3, 2, 1. Siema wszystkim, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj nagrywamy naleśniki challenge. Mniej więcej na czym to polega. Mamy tutaj nasze sosiki naleśnikowe. Mamy też nasz super grill, na którym będziemy smażyć te naleśniki. I będę rywalizował. Czemu tam poszłaś? Bo żeby było widać sosy. Aha, macie sosy. Co ty robisz? Nie. Wstań. Słuchajcie, mamy różne sosy. Mamy żółte, mamy różowe, mamy zielone i mamy niebieskie. W sumie to nie są sosy, to jest miks naleśnikowy, pod który farbowaliśmy. Zejdź stąd, człowieku. Dobra, i robimy trzy naleśniki. Robimy kota, kwiata i ostatnie będzie niespodzianka, więc będziecie musieli poczekać i zobaczyć, co ostatnie będzie. Możecie nawet zgadnąć. Jeśli zgadniecie, to możecie wtedy to zostawić. Będzie miało sens później. I oczywiście to jest drugi odcinek maratonu za dwa dni, kolejny odcinek. I jeśli dobijecie 50 tysięcy pod tym... Co ty robisz? Ostatnio była policja, więc nie możemy głośno mówić. Ale jeżeli będzie 50 tysięcy łapek, to nagramy drugi odcinek. Drugą część. Naleśnik challenge z innymi kolorami. Zagramy papier, kamień, aż kto chce zaczyna. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Kurde! Drugi raz wygra, ale tym razem nie wygra odcinka. Ja jestem lepszym artystą, lepszym naleśnikowcem. Zobaczycie, jest podgrzane i przechodzimy do kamerki Justyny, gdzie ona będzie smażyć swój naleśnik. Smażyć swój naleśnik, no smażyć, no Jezu. To nie jest... Ale ci. To nie jest w ogóle dobry pomysł. To nie ma sensu, Stuart, wiesz? Co? Nigdy nie damy rady tym zrobić. No znamy. Powiem ci, że fatalnie to wygląda jak na razie. To ma być kot, tak? Nie, pika. Kermi by się wstydził. Ja nie. To jest wstyd. Chodź, Kermi, zobacz jaki wstyd. Zobacz jaki wstyd, co? Patrz na to. Patrz na to. Ja bym się wstydził. Ja bym się wstydził. Masakra, co? Możecie ocenić od 1 do 10. Wow! Nie jest takie złe. Zajebiste. Nie jest takie złe. Okej, przyznam się, nie jest tak złe, jak myślałem, że będzie. To jest kot Justyny. Mniej więcej. Tak to wygląda. Tutaj możecie zobaczyć. Dobra, ja teraz mam swój. Dobra, ja wam pokażę. O kurwa! Mamo! O mamo! Pozdrawiamy moją mamę. Ej, to jest zajebiste, ludzie, to jest zajebiste. Dobijcie te 50 tysięcy łapek w górę. Ja chcę naprawdę zrobić drugi odcinek. Trochę soczyste zrobiłeś ten sosik, ale ja wam pokażę, jak to się robi porządnie. O nie, zrąbałem! Patrz, Kermi co zrobił. Zapomniałem oczy dodać. No i tak moje będzie lepsze. Nie będzie. Czekaj. Spokojnie. Hańba. Co jest grane? Co tam się dzieje? Ziomek! Nie! Hańba i wstyd, nie? Nie! Na razie robimy taką bazę. Hańba i wstyd. No, więc mamy trzy. Pierwsze jest kot, drugie jest... Ale to nie... Kwiat. Ten kwiatki. Wiecie, tutaj jest ta kwiat, kupiłem Justynie dla baking, ja myślałem, że to jest kurde cebula. Patrzcie to, widzicie to? Tu jest w środku, są takie cebuly, nie wiem, czy widzicie. Ja myślałem, że to jest taka jakaś śmieszna cebulka, kupiłem jej w Tesco na rodziny dla baking i... O nie, co to jest? Czekaj, dobra. Ziomek, to tak nie będzie działało. Będzie, zobaczcie. Ale ooo, zajebiste to nie. Patrz to, mordeczko. Nie, to się nie liczy. Nie, myślę. Nie, myślę. Nawet ci nie wyjdzie. Okej, to ci nie wyjdzie, ale jak to masz próbować. Ej, Kenny, jak zobaczyłem, to poszedł się wysrać. Ziomek, to jest dzieło. No i co ty chcesz teraz? Wiesz, że to ma być suche? Słuchaj, nie kombinuj. Ziom, nie można tak... Nie. Wyjdźmy. Nie. Ja nie będę z tobą nagrywała, bo oszukujesz. Chciałem podkreślić, nie oszukujesz. Nie było zasadów, jak to się robi. Jest. No dobra, to patrz, okej, dobra. Chcesz tak, ten? To ja zrobię tak, okej? Przerzucę od razu. Dobra, to zrobiłem źle, ale mimo wszystko mi się wydaje, że wyjdzie zajebiste. Ej, dobre! Moje jest lepsze. Ale to jest oszukanie.
kochane. Moje jest lepsze, patrz ty. Dobra, ludzie, ocencie, patrzcie. Widzisz, mój ma nawet ten nosek i te usta takie kotowe. Pamiętajcie to. No powiedzmy, że remis, bo ja źle zrobiłem. Po pierwsze remis. Jest 1-1. Działamy z następnym. Myślę, że ja już teraz obczaiłem technikę, więc będę wiedział, jak to zrobić zajebiście. Mam plan. Zobaczymy, jak jest ten remis. Dobry kwiatek. No jest. Wygląda to jak jakaś dynia. To jest zajebiste, ludzie. To jest zajebiste. I najlepsze jest to, w sumie normalnie możecie sobie spróbować to w domu. I możecie sobie potem zjeść, więc mega polecam to jako coś do robienia, jak wam się nudzi. A to się robi, robię normalny miks naleśnikowy i po prostu dokroplejecie sobie barwnik spożywczy, dokładnie, więc możecie sobie użyć. I sobie robicie. Ja na pewno będę robił coś takiego jeszcze, więc mega mi się podoba. O! Dobra, chwila prawdy, ludzie. Justyna prezentuje swój kwiatek. No, nie do końca bym powiedział, że jest dobry. No, zobaczysz, ja teraz już znam technikę, więc zobaczysz, co ja zrobię. Dobra. Tak, spokojnie. To ma w środku takie coś. Spokojnie, i teraz zobaczysz. Teraz czekamy chwilę. Teraz, jak już jest gotowe, lejemy taką warstwę. Patrzcie, patrzcie. Teraz czekamy dalej. Nie, wziął, to będzie zajebiste. Zobaczysz, jaki będzie taki zajebisty kwiatek. Mam to, ja to czuję. No, ziomuś, nie masz szans, ty tym razem nie ma. Ej, ziom, to jest zajebiste. Zajebiście mi to wyszło. Zajebiście, więc to się. Dobra, odwracamy nasze dzieło. Czekaj, trzeba uważać. Tu jest mój, prezentuję wam, a tu jest Justyny. Wygląda jak gówno. Mój jest lepszy, czekaj, bo to ma być tak. Patrzcie, o, sztosik. I tutaj możecie zobaczyć, tak to wygląda. Ja myślę, że wygrałem to lutę, przyznaj mi. Moje jest lepsze. Dobra, to wy oceniajcie to, dajcie znać, to jestem. A teraz robimy ostatnie niespodziankowe i wy możecie zgadywać, co robimy podczas robienia tego. Justyna zrobi pierwsze, więc zobaczymy, jak jej to wyjdzie. Nie wygląda za ciekawie w tej chwili, szczerze mówiąc. Ale ja mam pomysł, jak to zrobić i myślę, że zagłosujecie dla mnie, nie? Nie powiem, jak to wygląda. Nie matuję do tego. O, teraz działa tak, jak ma. Wszystko się zalewa ładnie z środka. Szczerze nie myślę, że ktokolwiek zgadnie, co to ma być. Zgadną. Nie zgadną, nie zgadną. Już? Gotowe? O Boże! Wygląda bardziej jak kwiatek niż twoje poprzednie. A mimo wszystko to nie ma być kwiatek. Cicho wam. Zajebiście wygląda. Jej! Dobra, ja teraz zrobię, może zgadniecie ode mnie, co to ma być, bo myślę, że na razie od Justyny nie zgadniecie, co to ma być. Daj, ja to zrobię, mam zajebisty pomysł na to. Dobrze, dobrze idzie. Ciekawe jestem, jak to obrócisz. Jak to obrócę? Normalnie. No i jest. Sztosik. Czekamy, aż się osmażę i pokazuję wam, jak obracam. Dobra, ludzie, chwila prawdy, patrzcie to. Trzy. Kurde, nie wiem, jak to przerzucić. O. 3, 2, 1. Czemu moje nie wyszło niebieskie? Co to jest? Spaliło się, za długo zostało. Nie wierzę. Dobra, w każdym razie to miała być łapka w górę. Chociaż tu na tej kamerze wygląda bardziej jak łapka w górę. Więc możecie teraz ocenić, jakie jest lepsze, kto wygrał ogólnie dla was konkurs. Jeśli myślicie, że ja, możecie zostawić łapkę w górę, a Justyna to... Mimo, ze względu na to, że nie wygląda jak łapka w górę, to możecie... Czekaj, to może oznaczać komentarz. Wygląda jak dinozaur. Jak myślicie, że Justyna wygrała, to możecie zostawić dinozaura i to by było na tyle. O kurde. Zostawcie łapkę w górę. Ała! Chodź. I subskrybujcie kanał, klikując mojego dinozaura. Jak chcecie, możecie kliknąć na tego dinozaura teraz, żeby subskrybować kanał i być na bieżąco. I możecie wejść do Justyny też, bo tam niebawem chyba już był filmik u mnie na kanale nasz. Zjem to za 10 łapek w górę. Surowe. Ja to zjem za 5 łapek w górę. To jest surowe. O! Ziom, to smakuje jak to jest plastelina! Tak się robi plastelinę? Nie wiedziałem, patrzcie. To jest plastelina normalnie, zrobiliśmy plastelinę. To się przykleja.
No i tyle. Dzięki za oglądanie, ziomy. Do zobaczenia za 2 dni w kolejnym filmiku z maratonu. Trzymajcie się. Yo.